witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku, uwaga, mam dla Was złote wypieki prosto z cukierni Play-Doh. Także myślę, że wszystkim fanom właśnie Play-Doh się to spodoba. Tu, uwaga, jest jeszcze mega nowość. Po raz pierwszy do zestawu jest dołączony taki, powiedziałabym, slajmik złoty z brokatem, także coś czuję, że będzie naprawdę wesoło. Jak lubicie takie zestawy, dawajcie łapeczki w górę. Każdy, kto ogląda, niech pisze brokat w komentarzu, no bo dzisiaj brokatu raczej tu nie będzie brakować. Tu jeszcze macie mojego Instagrama, także możecie wpaść, zapraszam Was gorąco. No i zaczynamy otwieranie! To lecimy, otwieramy całą zawartość, całe nasze pudełeczko. Zaraz zobaczymy, co się znajduje w środku. Aha, wszystko już otworzyłam. Dobra. O rany, ja zapomniałam, a tu jest jeszcze ta czadowa ciastolina, taka też ze złotym brokacikiem. Także fajnie, fajnie. Pełno jest oczywiście tych tubek. Zaraz Wam je wszystkie pokażę, ale są też talerzyki dla gości, wiadomo, by ich poczęstować. Już widzę, że są jakieś foremki, jeszcze więcej tubek z ciastoliną. O rany, tego jest tu multum. Ja to najpierw wyjmę i Wam pokażę. Okej, wszystkie elementy już są przygotowane. Zobaczcie, ile tego było w środku, miałam rację, całe mnóstwo. A tutaj mamy oczywiście dodatki do zdobienia. Tu jest w ogóle taka foremka jeszcze jakby na takie babeczki, ciasteczka. Mamy tutaj złoty wałek, w ogóle większość rzeczy jest złota. Złoty specjalny nóż, taki do krojenia właśnie tych powstałych pyszności. Specjalna łopatka, żeby co nieco podnieść. Widelczyki, by skosztować tych słodkości. Tu jest machina, która będzie nam robić posypkę. Co my tu jeszcze mamy? Mnóstwo foremek, co już Wam pokazywałam na początku, na jakieś wafelki, właśnie ciasteczka, na jakieś makaroniki, cuda. Naprawdę możecie tu zrobić wszystko, torty, ciasta różne, no, wszystko co chcecie. Tu jeszcze są specjalne świeczki właśnie na torcik, ozdoby, misiaki, kokardki, no wszystko. Dwa talerzyki są w zestawie, to już też mówiłam. I co najważniejsze, tu jest właśnie ten slajmik. Słuchajcie, ja nim sobie tak wstrząsnę. Oho. I zobaczcie, jak on się prezentuje. I z niego możecie zrobić specjalną taką złotą polewę na Wasze wypieki. To lecimy. Ja na pierwszy ogień zrobię sobie tutaj takiego wafelka, zobaczcie. Skorzystam z tej foremki i przygotuję wafelka. Okej. Uwaga, uwaga, uwaga. No i super. I wyciągamy go sobie z formy. Dobra, zobaczmy, jak się będzie prezentował. Czy się nam to wszystko ładnie odcisnęło. Wow, idealnie. Pierwszy przygotowany przysmak już położę na talerzyku. Czas tu jeszcze zrobić jakieś dodatkowe babeczki albo takie makaroniki. Ja coś czuję, że zdecyduję się jednak na te makaroniki i może zrobię to właśnie z tą ciastolinką. Zobaczcie, ona jest taka różowa, ale jest jeszcze z brokatem. Na pewno widzicie, że się tak ładnie mieni. I teraz do tego wezmę sobie taką foremkę. Widzicie, z niej możecie sobie odcisnąć kształt. Ją macie w trzech różnych rozmiarach. Pierwszy, drugi i tu jest taki już gigantyczny. Możecie zrobić giga takie ciastko, już nawet pod tort by to dla mnie podchodziło. Ale ja sobie skorzystam właśnie z tego. Także proszę bardzo, lecimy i robimy ciasteczko. Oho, wykrawam sobie to ładnie. Nadmiar zabieram. I zobaczcie. Jedna część makaronika już powstała, tak jak mówiłam, ślicznie się mieni. Czas jeszcze przygotować drugą. Każdy makaronik ma jeszcze w środku taką specjalną masę. Zobaczcie, ona jest wkładana tak tutaj po środku ciasteczka, no nie? Także muszę ją sobie wykonać. Do tego użyję właśnie tego narzędzia. Wezmę sobie jeszcze białą ciastolinkę, tu ją mam. Zaraz ją umieszczę w środku. No i zrobimy tą masę, to pyszne nadzienie, za pomocą którego nasze ciastko nabierze, wiecie, zupełnie innego smaku. Także ja to sobie, o, tak zroluję. W sumie mogę też nawet do tego użyć wałka, jak komu wygodnie. Dobra, wkładamy to do środka.
No i mocno wyciskamy. 1 deser mamy przygotowany, czyli mamy tu takiego wafelka, zaraz go też czymś jeszcze ozdobię. I jest oczywiście też makaronik, także wygląda smacznie, sama bym już to zjadła, serio. Ale ten wafelek sobie jeszcze czymś ozdobię. Żeby nie wyglądał tak smutno, to tutaj zrobię jeszcze kokardkę. Użyłam tu zielonej ciastoliny, zobaczcie, super się to prezentuje. W ogóle te rzeczy z Play-Doh zawsze ładnie wychodzą, także fajnie, że jest tyle wzorów do wyboru. I ja tą kokardkę może przyczepię tutaj, z tej strony, o. I teraz już ten deser zawsze wygląda jakoś tak radośniej. No i myślę, że przyszła wreszcie pora, żeby zrobić, moi drodzy, jakieś ciasto. Mamy tu specjalną paterę, także najwyższa pora wziąć się do pracy. Spójrzcie, tu mamy dwa elementy, które składają się na tą paterę. Tu mamy właśnie wzorki, tu jest jeszcze podstawa. Ale tak jak Wam mówiłam, ta podstawa może służyć jako forma do babeczek, czy taka forma do muffinów. I ja stwierdziłam, że wykorzystam tu złotą ciastolinę. No wiecie, no nie mogę jej nie wykorzystać, jest przepiękna, już widzę jak się mieni. Więc wezmę jej tutaj troszeczkę więcej. I z niej zrobię właśnie sobie formę do jakiejś babeczki po prostu. Także tak na maksa ją tu włożę i zaraz ją wyciśniemy. To uwaga, wyciskamy mocno tą formę. Oho! I wyszła nam? Zaraz się dowiemy. Jejku, jaka fajna! Dobra, ten nadmiar ja sobie w sumie mogę odkroić nawet tym nożem. Naszą babeczkę zrobię czekoladową, dlatego wezmę tą brązową ciastolinkę. No nie wiem, czy wystarczy, może jeszcze trochę. Dobra. I sobie zrobię znowu, zobaczcie, taki odcisk. Także zobaczymy, okej, okay. Jak to wyjdzie. Może trochę rozwałkuję. Oho. Tak nie za mocno, żeby to ciastko jednak było trochę grubsze. I lecimy! Dobra. Wow, super! Mamy czekoladowe ciastko, proszę bardzo, kładę je na sam wierzch, to już wygląda mega apetycznie, zobaczcie, jeszcze w tej złotej formie. I do tego zrobimy polewę. To lecimy z polewą, ja wykorzystam tą białą, którą mam. Ozdoby też jeszcze za chwilę wykonamy. Aha, proszę bardzo, jest polewa śmietankowa. I czas na ozdoby. Ja z tej patery to mogę wybierać i wybierać, ale wybiorę tym razem tego misia. Oho, zobaczcie. I przyczepiamy go sobie na babeczkę. Wiecie co, ja jeszcze sobie wymyśliłam, że zrobię ciasteczka w tej złotej polewie i stwierdzam, że chyba skorzystam właśnie z tej różowej, mieniącej się już ciastoliny, że to będzie tak fajnie współgrało. Ale zrobię takie mniejsze te ciasteczka. Zrobię dwa z kawałkami czekolady, żeby tak było, wiecie. Wow, dobra. Okej, ja już to sobie rozwałkuję w ten sposób, po prostu w paluszkach. No i lecimy. Robimy, bardzo proszę, formę. I pierwsze ciasteczko zaraz będzie gotowe. Jeszcze zrobimy takie drugie. Ciasteczka już gotowe, tak jak obiecałam, są z czekoladą. I do tego zrobię właśnie złotą polewę ze slajmika, także najwyższa pora go otworzyć. No dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi, by wytestować naszego slajmika. Słuchajcie, ja go sobie już tu otworzę. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda w środku. O! Rany! Nie chcę go wylać, słuchajcie, za szybko chciałam już go Wam pokazać. Żebyście mogli się odpowiednio przyjrzeć, jaki on jest piękny i błyszczący. Ja w ogóle na ten jakby dzbanuszek z tym slajmikiem nakładam teraz zakrętkę. I uwaga, uwaga, wytestujmy slajmika. Zobaczymy, jak ozdobi nasze ciasteczka. Wow, patrzcie na to. Ale będą piękne z tym slajmem. O rany. No cudo, będą błyszczące. I powiem Wam, że się w ogóle jestem zaskoczona, że się bardzo łatwo tego slajmika tu nakłada, serio.
O, proszę bardzo, jakie piękne złote ciasteczka z czekoladą. Cóż za pyszności. Do niczego nie użyłam jeszcze dzisiaj posypki, więc najwyższa pora, ojejku, to zmienić. Biorę teraz fioletową ciastolinkę i to właśnie z niej zrobię posypkę do tego wafelka. Bo powiem Wam, że jakoś jeszcze mimo wszystko on wygląda mi tak trochę łyso. Ma tylko tą kokardę, nie ma żadnej posypki, także stwierdziłam, że musimy koniecznie to zmienić, więc uwaga, włożę tutaj ciastolinę do środka, zakrętka i lecimy! Mam nadzieję, że dzisiejsze pyszności, które dla Was przygotowałam, że Wam się podobały. Jak Wam się podobało, to dawajcie koniecznie łapeczki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Kolejne odcinki z Play-Doh na pewno pojawią się też niebawem, także czekajcie na nie, czekajcie na kolejny odcinek. No i widzimy się już niebawem, także do zobaczenia. Pa, pa!